No jedna kolejka przed sezonem, przed zakończeniem sezonu, już jesteście pewni awansu. Panie trenerze, proszę o komentarz, jak to wygląda? No ja z góry dziękuję przede wszystkim chłopakom, drużynie za zaangażowanie, za cały rok ciężkiej pracy, która dzisiaj zaowocowała tym awansem. Dziękuję tutaj prezesowi Różyckiemu, który gdzieś powierzył mi tutaj budowanie tego zespołu, dał mi tutaj takiego powera, w którym mogłem gdzieś te swoje pomysły realizować i myślę, że to, co sobie zakładaliśmy na początku sezonu, czyli awans do piątej ligi, ja wyliczyłem, że po 18 latach udał się i jestem niezmiernie szczęśliwy. Oczywiście każdą cegiełkę wszyscy tutaj w klubie przyłożyli, bo nie można też zapominać o innych pracownikach klubu, ale no, nie udało mi się jako zawodnikowi tutaj awansować, ale udało się jako trenerowi. Dziękuję. No ja właśnie gratuluję też trenerowi, dziękuję, bo tak naprawdę wziął się za ciężką pracę systematyczną, ma do dyspozycji fajnych zawodników i myślę, że to zaprocentowało. Założeniem naszym było też to, żeby zawodnicy byli stąd, tak, że to są chłopacy, którzy gdzieś tu się albo wychowali w Grudziądzu, w grudziąckich klubach, albo są, czy grali w grudziąckich klubach i udało się wszystkich zebrać, namówić do tego projektu. I widać z sukcesem, z powodzeniem, a kierował tym Adam i myślę, że duża zasługa właśnie jego. Ja pamiętam na początku sezonu mówiłeś do kamery i obiecywałeś kibicom, że będzie awans. Dotrzymałeś słowa. Tak, razem z kolegami, ze sztabem trenerskim i prezesem udało się, zrealizowaliśmy cel, jakim był awans i bardzo się z tego cieszymy. Ja jako rodowity grudziądzanin i tutaj większość chłopaków również na pewno bardzo się cieszy z tego, że udało się do tej piątej ligi awansować.